Jeśli chodzi o tę kwestię, mogę panu powiedzieć, że sam dzisiaj miałem rozprawę w Wydziale Pracy. No i otrzymaliśmy informację od naszych służb porządkowych w naszym budynku, ochraniającym nasz obiekt, że był telefon o podłożeniu bomby w budynku naszego sądu. W związku z tym została zarządzona ewakuacja tego budynku, a więc wszystkich uczestników postępowań, pracowników, sędziów. Zostały wezwane służby odpowiednie, które mają skontrolować budynek. Przerwa wstęp trwa do godziny 11, chyba że czynności sprawdzające zostaną zakończone przed tą godziną, to wtedy będzie przywrócone urzędowanie sądu. Co grozi takiemu dowcipnisiowi, jeśli okaże się, że to jest jednak tylko dowcip? A jeśli okaże się, że to nie dowcip, no to co grozi się takiemu zamachowcowi? Jaka kara? No w takiej sytuacji to przede wszystkim, jeżeli będzie ustalona taka osoba, no to będą oczywiście poniesione określone wydatki związane z takimi czynnościami. Tutaj jest przede wszystkim pierwsza jakaś kwestia odpowiedzialności przede wszystkim cywilnej za to, co się zdarzyło, za to, co wywołał, no ale również odpowiedzialność karna za to, za takie nieprawdziwe, fałszywe zawiadomienie też będzie mógł sprawca ponosić, jeżeli się go uda ustalić. Z tego co wiem, raz w jednym przypadku takiego telefonu udało się ustalić takiego sprawcę zdarzenia. Nie wiem tylko, jak w dalszym ciągu potoczyły się postępowanie karne wobec niego. Jakieś informacje, u której czynny, jak, co, po jakiemu, a to nie ma nic. Proszę panią, przecież oni sprawdzają na Struga, to jak jeszcze wrócą, to tam od razu było wszystkie rozprawy odwołane w dniu dzisiejszym. No tutaj mówiły, że nowe zawiadomienia będą. Nikt nic nie wie, jakiś wychodził. No zadzwonił jakiś idiota, że bomba i tyle, no. Ano.